Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. No i właśnie kolejny kierowca przejechał ulicą Pileckiego. Właśnie dzisiaj, szanowni państwo, ten odcinek poświęcamy ulicy Pileckiego, gdyż wiele pojazdów już się nim porusza. Czy ona jest gotowa? O tym właśnie dowiedzą się państwo z dzisiejszego odcinka. Także Dariusz Woźniak, magazyn Zakółka, zaczynamy. Szanowni państwo, dzisiejszy odcinek będzie właśnie o ulicy Pileckiego. Wszyscy, którzy poruszają się po północnej stronie Suwałk, właśnie osiedle Kamena, osiedle Północ, zauważyli zapewne, że postęp prac na tej ulicy praktycznie dobiegł już końca. No i pojazdy jeżdżą. Jeżdżą pojazdy. Czy mogą jeździć? O to zapytaliśmy się rzecznika prasowego Miejskiego Ratusza. Także zapraszam państwa na rozmowę. W pierwszej kolejności zapytaliśmy pana rzecznika, w jakim celu w ogóle ta ulica powstała, jaką ma swoją historię. Przede wszystkim powstanie tej drogi wiązało się z tym, że chcieliśmy dodatkowo skomunikować osiedle Kamena z resztą miasta. Osiedle Kamena do tej pory funkcjonowało tylko i wyłącznie na jednej drodze, na ulicy Północnej. Teraz dzięki temu połączeniu zyska ono zupełnie nowe połączenie z resztą Suwałk. To też usprawni na pewno dojazd do mieszczącej się tam dużej fabryki mebli dla mieszkańców, którzy na przykład mieszkają na północy miasta, a pracują w tym zakładzie pracy. Także to na pewno odciąży tutaj cały ten ruch, który do tej pory przelewał się przez ulicę Kolejową. Tutaj dochodziło do wielu utrudnień w ruchu, do wielu korków. Ta ulica ma spowodować to, że ta część Suwałk zostanie po prostu odkorkowana. Osoby zamieszkujące okolice bądź też przejeżdżające obok zapewne zadają sobie pytanie i widziały, że ta inwestycja już trwa troszeczkę. Dlatego też pytamy, od jak dawna ta inwestycja jest realizowana. Ta inwestycja, jeżeli chodzi o czas, to ma swoją bogatą historię, ponieważ przypomnę tylko tyle, że wykonawca, który ją rozpoczął, niestety został wyrzucony z placu budowy. Zerwaliśmy z nim umowę za nieterminowe realizowanie tej inwestycji. Musieliśmy ogłosić przetarg ponownie i wyłonić kolejnego wykonawcę. Wykonawca, który już kończy pracę, jest to suwalska firma PDM. Prace są w tym momencie na etapie odbiorów. Trwają tutaj odbiory, które prowadzą nasi pracownicy z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Sprawdzają, czy zamówienie zostało wykonane zgodnie z tym, co sobie zażyczyliśmy w przetargu. No i te podbiory, trudno powiedzieć, kiedy się zakończą. Jest to skomplikowana inwestycja, kosztowała ponad 18 milionów złotych, więc musimy zweryfikować, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z naszym zamówieniem. I kolejne pytanie do pana rzecznika. Czy drogą można się poruszać? Przecież asfalt jest wylany, gładki, samochody jeżdżą.
tak jak zresztą widzą Państwo za moimi plecami. Także czy można się poruszać tą trasą już? Droga do momentu odbioru jest drogą zamkniętą. Jest to teren, którym zarządza wykonawca inwestycji. My dopiero przyjmujemy to na swój stan w tym momencie, kiedy zapadnie ten ostateczny podpis, że stwierdzamy, że inwestycja została wykonana zgodnie z naszym zamówieniem i dokonujemy odbioru technicznego tej drogi. Wtedy już to przechodzi na zarząd miasta. Póki jeszcze nie jest to odebrane, całym terenem inwestycji zarządza wykonawca. Wzdłuż całej ulicy widzimy już co i raz przechodzące się komisje. Zapewne trwają te prace odbiorcze drogi. Dlatego pytamy z nadzieją, czy w tym miesiącu możemy liczyć już, że będziemy mogli się poruszać tą ulicą. Nie chciałbym tutaj podawać jakichś konkretnych dat, bo ten odbiór na pewno zajmie sporo czasu. Natomiast myślę, że możemy tutaj mówić o przełomie października i listopada. To będzie taki, myślę, dość realny termin, kiedy droga zostanie oficjalnie oddana do użytkowania. Szanowni Państwo, tak jak Państwo słyszeli, sama procedura jest bardzo złożoną, skomplikowaną operacją, jeżeli chodzi o odbiór zamówienia. Dlatego też trudno powiedzieć konkretny termin. Oczywiście mamy nadzieję, że będzie to jak najszybciej, może w tym miesiącu, ale raczej pewnie bliżej listopada. Najważniejsze w tym, co pan rzecznik powiedział, to, że na tą chwilę droga jest nieodebrana, nie jest tak naprawdę, można by tak powiedzieć, własnością miasta. Dlatego wjazd na takie odcinki nieodebranych tras robimy absolutnie na własną odpowiedzialność. Raz łamiemy troszeczkę przepisy, bo wszędzie, czy też od ulicy Pułaskiego, czy też od ulicy Północnej, droga jest zastawiona pachołkami, także no, można się chyba domyślać, że jest to plac budowy i zakaz wjazdu obowiązuje. Bądź też postawione są same zakazy wjazdu. Też trzeba mieć na uwadze to, że, tak jak powiedziałem, wjeżdżamy na własną odpowiedzialność. Jeżeli uszkodzimy sobie pojazd, gdzie w przypadku ulic oddanych do użytku możemy mieć jakiekolwiek roszczenia do zarządcy drogi, w takim wypadku możemy mieć pretensje tylko do siebie. O tym koniecznie musimy pamiętać. Też należy pamiętać, że nie wszystkie oznakowania mogą być gotowe. Nie są pasy pomalowane. Może znaki jeszcze nie są wszystkie postawione. Też do końca nie wiemy, jak tak naprawdę poruszać się takimi drogami. No to niesłychanie istotne. Choć ja wiem, że serce boli i osoby mieszkające wzdłuż ulicy no jeżdżą już. No nie ukrywa się, co zresztą widzą Państwo za moimi plecami, co się dzieje. Co chwilę jakiś pojazd wyjeżdża z tej ulicy. No ale tyle lat czekania. Myślę, że warto poczekać jeszcze te parę tygodni, aby bez problemu można było dalej się nią już cieszyć. I jak tu stoję, może 10 minut, tych samochodów naprawdę sporo jeździ. Przypominam, droga jest nieoddana, nie jeździmy. Ale wiadomo, ja mogę sobie mówić, a Państwo zrobią, co zechcą. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za obejrzenie i do zobaczenia już za tydzień.